Dzisiaj moim gościem jest motocyklowy podróżnik, przewodnik. Osoba niezwykle doświadczona, która ma na pewno dużo większe doświadczenie, nieporównywalnie większe niż ja. Bartek Dyras. Cześć Rafał. Dzisiaj z Bartkiem porozmawiamy o motocyklowych wyprawach. Zapraszamy. Bartek, powiedz mi, czy Ty jeszcze zliczasz w ogóle kilometry na swoich licznikach motocyklowych? Eee, tylko, tylko na przeglądach i, i, i tak mniej więcej wiem, ile przejechałem w życiu. Mam do Ciebie pytanie. Zaprosiłem Cię dzisiaj po to, żebyśmy porozmawiali o podróżach motocyklowych, bo z jednej strony to jest Twoja pasja, ale też można powiedzieć, że zawodowo się tym zajmujesz. Eee, powiedz mi, jak to się wszystko u Ciebie zaczęło z tymi podróżami motocyklowymi? Kiedy zdecydowałeś się wsiąść na ten motocykl i pojechać? Bo no, przyznajmy szczerze, to nie jest najbardziej komfortowy środek transportu daje dużo frajdy ale może nie jest najbardziej komfortowy. nie ale co cię z... pchnęło do tego żeby jednak wsiąść na motocykl spakować się i zacząć podróżować to był proces ale z reguły takie rzeczy zaczynają się od impulsu kuzyn kupił motocykl był to pamiętam Suzuki SV 650 ja od razu miałem pełen zachwyt nad Tą możliwością przemieszczania się, kuzyn wysyłał mi zdjęcia, i, i no od razu, jak gdyby wiedziałem, krew mi się zagotowała, że, że coś, że muszę spróbować. Natomiast po roku kuzyn stwierdził, że to nie jest dla niego. Motocykl sprzedał, a ja w tym momencie akurat zamówiłem motocykl, swój pierwszy motocykl. Jaki to był motocykl? To była Yamaha XT660R wcześniej miałem przygody na jakiś motorowerach czy skuterkach, natomiast to był pierwszy większy motocykl jedyne co przekonało mnie do tego żeby to był tego typu motocykl to gdzieś tam w, ty w tyłu głowy chciałem zjeżdżać na jakieś lekkie bezdroża a przede wszystkim kuzyn przez swoje, swój rok na motocyklu narzekał bardzo na pozycję na, na podróży przechyloną do przodu, więc szukałem takiego gdzie ta pozycja będzie pionowa, czyli żeby to było enduro. Czyli ten pierwszy motocykl to już był motocykl stricte pod turystykę już myślałeś to, o turystyce. Y tak, natomiast nie odważyłem się od razu pojechać daleko. To były klasyczne wycieczki dookoła komina. To dopiero żona powiedziała mi: Wiesz co? No, ten motocykl tak stoi tak jeździsz tutaj w koło może byś ci pojechał gdzieś dalej ja pojadę z dziećmi na wakacje do Chorwacji autem, a ty dojedziesz do nas motocyklem. No to, to było to właśnie i to był ten impuls. Tak, tak dokładnie tak. Pamiętam całą zimę. Jeszcze nie było bookingów, nie było możliwości rezerwacji noclegów. Całą zimę wbijałem punkty GPS w program Garmina. To była największa frajda i pamiętam to uczucie przygotowywania się do tej pierwszej podróży. Coś, coś niesamowitego. Tak, takie uczucie nie, nie do opisania wręcz. Byłeś spakowany na tym motocyklu? Byłem spakowany, miałem, miałem kufer, miałem rolkę. Mhm. Ale to wszystko robiłem na czuja. no Jak gdyby e, nie wiedziałem, jak się pakować, nie wiedziałem, co ze sobą zabierać, e, więc e, przygotowanie tutaj raczej skupiło się na tym, e, żeby zaplanować trasę, e, żeby gdzieś mieć, spa, żeby mieć spanie. E, jechałem z punktów A do B. E, e, trasa była dokładnie zaplanowana, nie tak jak dzisiaj się podróżuje, że jest spontan i można sobie w każdej chwili wyciągnąć telefon i zarezerwować nostek. Totalnie naczuję, jeżeli chodzi o ubiór i o, i o bagaż, no ale o tym będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Tak, to o tym jeszcze porozmawiamy. Yamaha XC660 już nie jest w Twoim garażu, już jej nie masz, nie? Strasznie żałuję, że ją sprzedałem. W ogóle usłyszałem od, jego, od jego jednego z kolegów na zlocie, że motocykl się nie sprzedaje i za wyjątkiem tutaj jednego przypadku przy, przychyliłbym się do tego zdania. Żałuję, że nie mam tego motocykla niby do niczego i do wszystkiego, bo z jednej strony za ciężki na jakieś totalne ofy, a z drugiej strony jednocylindrowiec, który no, osobliwie się na nim podróżowało. Pamiętam, że <laughs> dawał dużo frajdy, jeżeli chodzi o wrażenia bardziej dźwiękowe, niż, <laughs> niż jeżeli chodzi o oddawanie mocy. Natomiast no, Yamaha, w zasadzie prosta konstrukcja, świetnie się sprawdzała, nigdy się nie zepsuła, więc żałuję, że teraz do jakichś takich na przykład wyjazdów bardziej ofowych, Gruzja nie jest u mnie w garażu. No, sprzedałem go. Sprzedałeś i co w zamian? W garażu, kolejna, byłem... Yamaha. kolejna Yamaha kolejna Yamaha y, Yamaha y, królowa tak zwana, czyli Yamaha Super Tenere 1200 i ona cały czas w twoim garażu jest no, z przerwą Z przerwą, ponieważ ją sprzedałem e, po przygodach z innym motocyklem ją odkupiłem to ciekawe a co czy, i, czemu, czemu ją chciałeś sprzedać i co się nagle wydarzyło, że ją zdecydowałeś, że jednak ona do ciebie wróci bo no to, jest, to jest ciekawa to jest historia, jest historia, i to ta historia natomiast y, no wiesz y, głowa mnie bolała, bo się z nią nic nie działo po prostu nie psuła się nigdy. Gdzieś wydawało mi się, że ma za mało mocy. Gdzieś szukałem czegoś więcej. Wymyśliłem sobie, że będę miał moto, motocykl turystyczny, sportowy, i kupiłem Ducati Multistrada 1200 Enduro. Proszę. E... Czy to, 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 to był trzeci motocykl? Tak, dokładnie tak. Natomiast no, nie był to dobry wybór ze względu na awaryjność tego motocykla. Um, usterkę fabryczną silnika. Um, Z którego rocznika to było? To, y był to, jest, to był motocykl sprzed 3 lat. To, okay. to, ja na, ja na pierwszym motocyklu jeździłem długo, 6-7 sezonów, potem na Yamasze drugie tyle. Eee, może nie, no cztery kolejne. I, yy, i Ducati miałem tylko rok. Eee, to był pobór oleju na poziomie tyś, y, y, litra y, na 1000 kilometrów W nowym motocyklu. W nowym motocyklu. Wymiana połowy silnika, głowicy, pierścieni. No, przede wszystkim odbiłem się od. Yy, Niezbyt dobrej jakości obsługi serwisowej, no, można to tak powiedzieć. To jest moja historia. Podobno miałem pecha, ale wiesz, jak to jest. No, dodatkowo łańcuch, o którym chcę tutaj wspomnieć, napęd motocykla to jest kluczowe w takich długich podróżach. Jeżeli chodzi o napęd na łańcuchu, wszyscy mówią, że to jest bezobsługowe, można sobie kupić olejarkę. W zasadzie tylko się psika. No nie, no, przy takiej mocy motocykla, przy takiej wadze z mojej bagaży, ten łańcuch się bardzo naciąga i pomimo zapewnień. Tutaj znowu serwisu, że napęd jest w porządku przed daleką podróżą do Turcji. E, pojechałem na nim i to była katorga, ponieważ e, łańcuch się naciągał. E, koledzy na Kardanach sobie piwkowali wieczorem, a ja walczyłem z łańcuchem. E, pomimo, że naciągnąłem go już na koniec waha, on się dalej naciągał, więc porobił bardzo duże szkody. E, no i. To już było taka, to był taki już gwóźdź do tego, że wiedziałem, że, że to nie Tak, że, on, że w moim przypadku po pierwsze awaryjność, a po drugie napęd łańcucha, jeżeli chodzi o dalekie wyprawy motocyklowe, po prostu się nie sprawdza. I wiem, że w swoim garażu teraz jest jeszcze jeden motocykl, który wykorzystujesz do takich dalekich podróży. I tak. To jest BMW GS, BMW GS. Adventure 1250 w wersji limitowanej PS. Ten już jest bardziej niezawodny. Mm -hmm. Makardana, więc pewnie w dłuższych trasach się sprawdza. Ale w Twoim garażu w tym momencie są dwa, no jakby nie patrzeć Takie duże, adventury mm -hmm. do tego praktycznie samego. E, czy masz Jamaszkę z sentymentu, czy ona ci się. Nie, absolutnie, się absolutnie jest to przemyślany wybór. Każdy motocyklista musi sobie zadać pytanie, co chce robić na tym motocyklu i kupić do tego motocykl. E, uważam, że nie ma półśrodków. E, próbowałem kiedyś Super Tenerea jeździć w ciężkim ofie. Przejechałem Ride right North and South, czyli z Bieszczad na Mazury drogami mocno błotnistymi, szutrowymi, można, ale po co? To jest to się jak gdyby wyklucza. Natomiast w moim przypadku ja uwielbiam dalekie wyprawy. Po prostu wsiąść na motocyk, zrobić 10 tysięcy kilometrów albo więcej, albo wysłać go jeszcze na inny kontynent. Więc ta dywersyfikacja w garażu jest z tego względu, że nie ma ubezpieczeń na kraje trzeciego świata dostępnych. I w momencie, gdyby coś się stało, nawet nie z mojej winy, w kraju typu Gruzja, nawet na wschód od Bosforu, czyli już. Przekracza się Stambuł i jedzie się do Turcji, też to ubezpieczenie już nie działa. Afrykańskie kraje. Traci się jak gdyby całą wartość motocykla, więc. Wybierając ten... się w te kierunki, zabierasz Yamaha. Dokładnie super tak. Dokładnie okay. tak. Dokładnie Europa, tak. Jest... Sprawdzoną, sprawdzoną e, też przeze mnie. A jeszcze taką dygresję powiem, że jak odkupowałem ten motocykl, to zawiesił się cepik. Pani powiedziała w urzędzie miasta, że pierwszy raz ktoś odkupuje swój motocykl, może dlatego ten błąd wszystko wyskoczył błąd i musieli Czyli resetować byłeś system. To jedną z pierwszych osób. Czy w ogóle pierwszą osobą, która sprzedała swój motocykl, I a już kupiła? Aha, i system nie, nie, nie przyjął tego. <laughs> E, Cie, dokładnie tak. Was. Natomiast wiesz, no, jeżeli chodzi o Yamaha, ona ma 120 tysięcy kilometrów przebiegu i no, nigdy mnie nie zawiodła. Tam były jakieś drobne y, y, rzeczy związane z, bardziej z eksploatacją niż z, z jakąś usterkowością. E, tutaj muszę powiedzieć, że świetną robotę robi Yamaha Kłocko, w której serwisuję. Nie w Krakowie, a w, specjalnie jadę do Kłocka. Tam mam zaufanie do, do chłopaków, do, do Andrzeja, do Marcina. E, zawsze stają na głowie, żeby. żeby aby ten motocykl był przygotowany do moich dalekich wypraw. Także no i ktoś chciałem tutaj serdecznie z tego, z tego miejsca pozdrowić. Czyli nie serwisujesz sam, nie bawisz się w to, tylko oddajesz w ręce. Profesjonalistów. Nawet nie mam na to czasu, tak. Okay. I te umiejętności. To... Jest, to jest jak gdyby coś, co uważam, że powinno być robione przez fachowców. No, a z tym różnie jest. Może dlatego jest tak niezawodnie, nie? nie, nie, zawodnie, nie? No, jeżeli, jeżeli się trafi na nich, bo różne przygody miałem z innymi serwisami, ale to już zostawmy. Tak, to może nie na, nie, na, nie na dzisiejszą rozmowę. E, powiedz mi e, o kierunkach, bo przedstawiłem cię jako doświadczonego podróżnika motocyklowego. Powiedz mi w takim razie, jakie kierunki masz już na swoim koncie? No i chciałbym też usłyszeć i myślę, że też e, widzowie, e, która, którą podróż wspominasz najlepiej? E, pomimo, oprócz tej pierwszej, o której powiedziałeś, że ale, zawsze ale, w Ale pomiędzy. ona będzie zawsze, zawsze. I, to, i to jest ta pierwsza, którą będę zawsze najbardziej pamiętał. Bo y, przejeżdżając przez y, Triglavski Narodni Park, przez Słowenię, dojeżdżając do Chorwacji, ja się czułem, jakbym zdobył Patagonię. I to, były, to było uczucie metafizyczne. To, to tak zostało we mnie, że ja zawsze zapamiętam te Bałkany i tą pierwszą moją podróż. To może właśnie dlatego Bałkany są u ciebie w takie najbliższe sercu. Są, so, zawsze... so. wracam tam jak tylko mogę. Nawet w tym roku zaplanowałem sobie prywatny wyjazd po to, żeby jeszcze głębiej wgryźć się w teren i w drogi, które widzę, że są na mapie, ale trzeba by je objechać i ewentualnie dodać do naszych wypraw. Jeżeli chodzi o kierunki, które ja najbardziej lubię wracać do twojego pytania, to, to są Pireneje. Alpy wiadomo, natomiast Pireneje mają to do siebie, że są puste. I słuchajcie, najlepiej według mnie jeździć, jeżeli ktoś ma ten komfort i możliwość, to czekać na okno pogodowe. No, niestety czasami sztywny, sztywna data wyjazdu powoduje to, że no niestety no, mija się to trochę z celem, bo wiemy, jak jest w górach, jak jest zła pogoda. Natomiast Pireneje są o tyle świetne, że są puste. Są puste szczególnie we wrześniu, a we wrześniu też jest najlepsza przejrzystość powietrza i największa szansa na to, że będzie taka pogoda igła taka, że będziesz miał, wiesz, jak na ostrzu noża wyostrzone wszystkie szczyty, e, więc te Pireneje. A miejsce, które też bardzo mi się spodobało, to, to jest wschodnia Turcja, czyli w, czyli cała wyprawa wzdłuż morza Czarnego aż pod Ararat. E, można jechać dalej do Gruzji, jak się ma czas, e, też. Natomiast sama Turcja Wschodnia aż do Kurdystanu, znaczy miejsca, gdzie mieszkają Kurdowie, to już kwestia polity, polityczna, też była niesamowita. Niesamowite tereny wschodniej Anatolii, czyli gór, które schodzą, które mają prawie 3000 metrów, a są całe zalesione i schodzą prosto do Morza Czarnego. Więc wiesz, przejeżdżając z przełęczy, wyjeżdżasz i widzisz, wiesz, kilometry dalej to morze, które jest, jest poniżej. To jest naprawdę coś niesamowitego. No a oprócz tego Paweł zaraził mnie Afryką, o czym zaraz będę też mówił. Wracając do Turcji, mam nadzieję, że uda się ją dodać do, do naszej oferty w przyszłym roku. Powiedz mi, czy Europę masz całą zjechaną? Oprócz Skandynawii. Oprócz Skandynawii. Mhm. Afryka. Afryka to jest Maroko wielokrotne. Mhm. I w tym roku, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to 4 marca jedziemy do Gambii, czyli jedziemy wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki przez takie kraje jak Maroko, Mauretania, Senegal. Zachaczymy o Dakar, słynny. No, i z powrotem, czyli, czyli jak najdalej się da po wschodnim, po wschodnim wybrzeżu, po zachodnim wybrzeżu Afryki. Amerykę Południową też już można słuchać. Tak, do, do Ameryki jeździmy, do Kolumbii. Okay. A Amerykę Północną? Dopiero w tym roku się wybieram. Okay. A co z Azją? Jest w naszych planach. W tym roku będzie wyjazd do Wietnamu, ale tym będzie się zajmował Paweł, o którym zaraz będziemy mówić. Wolisz w takie, na takie wyprawy motocyklowe jechać sam, czy, czy z grupą? Słuchaj, każdy wyjazd ma swoją charakterystykę i swoje plusy i minusy. Jeżeli masz dobraną, fajną grupę ludzi, e, sprawdzoną na wyjazdach, którzy wiedzą, po co tam są, e, po to, żeby przede wszystkim jeździć na motocyklu, a nie imprezować, e, którzy są z grani, na których można liczyć w czasie podróży, to jest świetnie. To jest naprawdę świetnie. Ja bardzo często, zanim rozpocząłem pracę jako przewodnik, po prostu z pasji organizowałem tego typu wyjazdy. Natomiast wyjazdy samotne, to jest, to jest coś, co tak zwane must be co roku dla mnie, bo po, po tylu wyjazdach z grupami, ja wtedy po prostu całkowicie się resetuję dodając do tego moją pasję bitewną, którą uwielbiam zgłębiać i w ogóle związaną z, z geopolityką i z jakimiś konfliktami A przeszłymi. A ka nie każdy taką pasję podziela, nie? No dokładnie, szczególnie wiem, że mamy no, ta pasja już była dużo wcześniej niż, <grym> niż, niż niż obecna sytuacja, którą mamy za wschodnią granicą, ale wtedy, wtedy potrafię się zresetować, wziąć dobrą książkę na temat danego kraju, słuchać dobrej muzyki, wsiąść na motocykl. Bardzo lubię to zrobić na zasadzie spontaniczności, znaczy Cel jest, natomiast nie mam dokładnie planu założonego co do trasy. Trasę sobie ustalam codziennie wieczorem w hotelu i takie 10-14 dni to jest coś, co, co całkowicie resetuje mi głowę. Mówi się i to chyba dość logiczne, że bezpieczniej jednak jest, jak się jedzie w grupie, prawda? Bo zawsze mhm. można wzajemnie pomóc, zareagować w sytuacji kryzysowej. Jak się przygotowujesz na taką wyprawę solo? No, bo jakby się coś stało, cokolwiek, nie? Czy mhm. masz jakieś takie pewne zasady, pewien taki tak. jakiś schemat, co robisz? E, jak jadę sam, to zabieram ze sobą przede wszystkim mm, e, taki specjalne, takie specjalne urządzenie GPS. Okay. E, oprócz tego, że mam włączoną lokalizację w telefonie, wiemy, że czasami nie ma tej. E, tej sieci, nawet, nawet w Europie, w niektórych miejscach. Więc to jest urządzenie, które wysyła sygnał co 10 minut i również daje linki specjalne moim najbliższym, gdzie jestem. Co więcej, mam system SOS BMW. Tutaj po Europie jeżdżę na, na GS-ie. On ma ten system wbudowany w momencie wypadku bądź wywrotki. Wywołuje, wywołuje, ale numer alarmowy yy, i zawiadamia służby. Tak, tutaj masz rację. No, tutaj wiesz, jakaś niefortunna wypadka, wylot z, z drogi i bycie poza zasięgiem wzroku kierowców no mogłoby się źle skończyć. Nie? No, także tak, tutaj, tutaj jak najbardziej uwrażliwiam moją żonę na to, żeby y, zwracała uwagę, że jeżeli GPS jest w jednym miejscu i to nie jest hotel dłużej, to, to może znaczy, do mnie zadzwonić że, że, albo trzeba coś zainteresować. To przejdźmy teraz może do tych wyjazdów grupowych, bo jesteś powiązany z bardzo ciekawym projektem, czyli z motowyprawami. Ojcem założycielem, głównodowodzącym motowypraw.pl jest Paweł Sewerynia, którego dzisiaj z nami nie ma. Może kiedyś jeszcze z Pawełem porozmawiamy, ale go serdecznie pozdrawiamy, bo na pewno ogląda i słucha naszej, naszej rozmowy. Opowiedz trochę o tym projekcie. Przybliż. Może zacznę od Pawła, bo to ten projekt to Paweł. Paweł, który zaprosił mnie do współpracy dwa lata temu, a sam jest dużo bardziej doświadczonym motocyklistą ode mnie, bo Paweł zaczynał swoją przygodę 30 lat temu na dwusuwach i czterosuwach, na, na konstrukcjach takich, gdzie można było się było jeszcze fajnie nauczyć mechaniki, no bo czasami trzeba było zrobić może, może nie remont tłoka, ale gaśnik wyregulować, żeby na zlot dojechać, prawda? Paweł przez lata działał w klubach motocyklowych, w klubie BMW Motocykle Polska. Przez, jako pierwszy w Polsce, z tego co orientuje się, na początku 2000 roku nabył pierwszego GS Adventure w Polsce, czyli tego dużego jeszcze 1150, po czym ruszył do Afryki, którą bardzo mocno eksplorował i, i, i z tego pojawił się pomysł założenia biura podróży, żeby dzielić się tą pasją z innymi motocyklistami. I tutaj to słowo pasja naprawdę nie jest takim sloganem, który jest no dosyć tak powszechny w dzisiejszych czasach. My naprawdę z Pawłem żyjemy motocyklami tak od, a szczególnie wyprawami motocyklowymi, no to jest całe nasze życie i, e, i naprawdę kochamy to, co robimy, więc e, to się też przekłada na to, jak obsługujemy naszych klientów i e, e, jak wyglądają nasze, jak wygląda nasza oferta. Okay. Czyli krótko mówiąc, motowyprawy to biuro podróży, y, które oferuje wyprawy motocyklowe. Tak, dokładnie tak. I mhm. szczególnie podkreślam nazwę biuro podróży, y, ponieważ jest to biuro działające legalnie, y, co jest wydaje mi się dużym wyróżnikiem dużym na polskim rynku, które ma gwarancję polskiej izby Go y, turystyki. Y, a za tym idą. No, pewne ważne rzeczy dla uczestników takich wyjazdów, jak gwarancje wyjazdów, prawda? Wyjazdy, ubezpieczenie itd, tak, dalej, i tak dalej. Okay. Jest sporo takich podobnych jakby projektów mm -hmm. firm, które też oferują takie podróże, podróże motocyklowe wyprawy czy usługi przewodnictwa, ale nie wszystkie są w takim razie biurami podróży? Dokładnie no. tak, dokładnie no. tak. Czasami są to firmy transportowe, czasami robią sobie to po prostu na zasadach innej działalności. Ja jak gdyby to zostawiam, zostawiam na boku, skupiam się na nas, dlatego właśnie zaproszenie Pawła mnie skusiło, ponieważ ja w ogóle poznałem Pawła jako klient. Ja byłem. Aha, czyli ty byłeś Ta. klientem. Ja cztery lata motoru? pojechałem, tak, wybierając wyjazd sam. Yy, już będąc, yy, już mając jakieś doświadczenie na, na, na plecach, jednak stwierdziłem, że do Afryki chciałbym jechać z kimś. Chciałbym, żeby to jednak był zorganizowany wyjazd. Bo yy, mimo, że teraz wiem, że Maroko to jest praktycznie Europa yy, i jest bardzo cywilizowane i wiele rzeczy jest dostępnych, no wiadomo, że są duże też różnice w niektórych aspektach, ale ja tego wtedy nie wiedziałem. I wybierając, yy, wybierając z tego właśnie, z tej palety ofert, Wybrałem Pawła. Okay. Wybrałem o to wyprawy, bo stwierdziłem, że przede wszystkim zachęciło mnie to, że jest to biuro podróży, które działa legalnie, to w jaki sposób Paweł się ze mną komunikował, więc ja poznałem Pawła jako klient, byłem jako uczestnik wyjazdu, a potem po prostu jak to jest w życiu, no zaprzyjaźniliśmy się i zaczęliśmy ze sobą wchodzić w jakieś fajne interakcje, i po kolejnych dwóch latach Paweł zaproponował mi współpracę. Czyli jako doświadczony już motocyklowy podróżnik, który już trochę zjechał, tak, tak zdecydowałeś się skorzystać z oferty biura podróży Dokładnie motowyprawy Dokładnie tak. tak. I to trochę tłumaczy, dla kogo jest oferta motowypraw. prawda? Że to nie jest do końca tylko, bo nie nazwałbym cię, że, że jesteś leniwy i nie chcesz przygotowywać sobie wypraw, prawda? Tylko wolisz, żeby ktoś inny to zorganizował, tylko raczej, raczej odwrotnie, ale mimo to zdecydowałeś się skorzystać jakby z, z pomocy Pawła. No, i tutaj zmierzam do tego, dla kogo tak naprawdę oferta motowypraw jest. Że to nie tylko dla tych, którzy po prostu chcą mieć już przygotowaną, prawda, od A do Z podróż motocyklową, tylko właśnie, kto jeszcze do Was uderza, kto jeszcze z Wami jeździ na wyprawę? To jest, to jest cała paleta różnych osób i różnych potrzeb. Dlatego nasza oferta jest tak zdywersyfikowana. Na w naszej ofercie można też zobaczyć, jaki jest stopień trudności danego wyjazdu, i na przykład takie Bałkany. Są najbardziej wskazane dla osób początkujących, które chcą po raz pierwszy pojechać za granicę na motocyklu, po raz pierwszy dowiedzieć się, jak się spakować. My, o czym będziemy mówić w kolejnych odcinkach, wysyłamy całą listę specjalną o tym, jak się pakować, jak się przygotować do takiego wyjazdu. Są bardziej wymagające wyjazdy, jak Kolumbia, gdzie jeździmy na Yamaha 250 XT i tam 40-50% są to szutry. Nie jest zbyt trudne, ale zdarzają się czasami czasem błotka, czasami jakieś, e, jakieś brody, dosyć mhm. takie większe i kamieniste, więc tutaj już jakoś e, umiejętności trzeba mieć na tym motocyklu. Wery, jakąś jakoś te umiejętności? E, tak, jak najbardziej. Natomiast, e, jeżeli są to wyjazdy właśnie e, typu Rumunia czy Bałkany, wręcz zachęcamy no, e, motocyklistów, e, którzy dopiero co i zdarzają nam się wręcz wprost napisane. Słuchajcie, e, dopiero zrobiłem prawo jazdy. Kupiłem motocyk, chciałbym gdzieś pojechać. Wtedy mu sugerujemy, słuchaj, na początek dobra by była, dobre by były Bałkany, bo są najwolniejsze, bo są najbardziej widokowe. Na przykład Rumunia już nie jest taka wolna z tego względu, że tam te góry są niższe i te winkle są dużo Bardziej dynamiczne i zachęcające do, do bardziej dynamicznej jazdy. Natomiast wiesz, no, moja rola przewodnika jest taka, e, i to jest podstawa, którą, e, którą jako pierwsze Paweł mi wpajał, żeby dostosować wiesz, prędkość do, do, do grupy, e, żeby zobaczyć, e, kto potrzebuje wsparcia, e, kto ma mniejszą pojemność motocykla, więc e, siłą rzeczy nie będzie mógł e, e, tak dynamicznie jechać. Te, te motocykle z reguły z mniejszą mocą trafiają zaraz za mnie żebym ja je miał, że tak powiem, na oku i żebym ja mógł dostosowywać prędkość do, do wyjazdu. I taką ciekawostką jest, że y, Maroko w październiku przejechała dziewczyna z nami na BMW R310. Czyli w zasadzie wszyscy mogą, tak? tak? Wziąć, dokładnie wziąć tak. Udział A kończąc ten wątek, największą radość dla mnie, y, 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 radością dla mnie jest to, jak ktoś, kto jedzie na takim strachu, jeszcze nie ma tych umiejętności, ale codziennie dostaje od nas feedback, codziennie dostaje jakieś zadanie. My to robimy na tej zasadzie, że dajemy codziennie, na przez 4 dni różne techniki jazdy, w piąty dzień trzeba to połączyć i słuchaj, to działa. I ludzie wracają, ci, którzy dopiero zaczynają, wracają jeżdżąc przeciw skrętem, z gazem w zakręcie, rozumieją Działanie fizyki motocykla w zakręcie, tego, że trzeba dać ten gaz, żeby on ładnie się złożył, żeby on się odpowiednio poukładał. I to jest coś, co naprawdę cieszy, bo ludzie są po prostu też za to wdzięczni. Więc no, nie chcę tutaj mówić o, o tym, że taki wyjazd jest szkoleniem motocyklowym, absolutnie nie, ale z mojego doświadczenia i z moich obserwacji wynika to, że, że ludzie, którzy zaczynają przygodę z motocyklizmem, wyjeżdżają. Na dużo większej pewności i z dużo większymi umiejętnościami po takim wyjeździe, bo umówmy się, że ćwiczenie na torze, czy nawet gdzieś jeżdżenie tutaj wokoło, to nie jest zrobienie 3000 kilometrów po Maroku, gdzie codziennie masz 300 kilometrów winkli. No, nic tak nie działa na umiejętności jak. No i wyjątkowo nieeuropejski ruch no, na dokładnie. drodze nie? Tak, o tym też trzeba, trzeba. To jest, to jest dobra odpowiedź na. na bo pewnie spotkaliście się też z jakimiś tam słowami może krytyki, może takiej niechęci trochę do, do projektu motowypraw, bo pewnie część motocyklistów uważa, no, po co jechać na Bałkany, z kimś, jak przecież można samemu wsiąść na motocykl i Dokładnie. to przecież jest prawdziwa wyprawa, a nie, że ktoś jedzie w zorganizowanej grupie z biurem podróży. Prawda? Ale tu się okazuje, że, że właśnie nie jest tak do końca, nie? bo tutaj są ludzie, którzy wręcz... Potrzebują takich, e, takich biur podróży po to, żeby nawet się przełamać, nie? żeby jechać na raz. Uśmiecham się tak bardzo, bo jak ja sobie przypominam siebie, w wieku 27 lat, jak mi ktoś powiedział, że ja gdzieś na kołach nie dojadę, ja nie dojadę na kołach, czy to się się tylko na kołach. Słuchaj, no, y, w tym momencie się to zmienia. Zmienia się też spojrzenie na to, żeby mieć jak najwięcej radości z samego wyjazdu. Wiesz, jeżeli ktoś jest osobą bardzo aktywnie zawodową, y, ma firmę, y, rodzinę, nie ma czasu. Nie ma czasu nawet sobie przygotować tej podróży, zarezerwować hoteli. To wiesz, on wsiada w samolot, ląduje w maladze, jego motocykl trzega spakowany pod hotelem, ubiera się w 10 dni ma po prostu mega fan jazdy i takich widoków, bo tam wiesz Maroko korzysta, dokładnie, nie Dokładnie. Po czym czasu. wiesz, oddaje kluczyki, wsiada w samolot i już jest w robocie, nie? a motocykl do niego dojeżdża pod dom po tam paru dniach, nie. Więc y, y, to jest kwestia tego, kto, co i w jaki sposób potrzebuje. Y, I nawet te Bałkany, które oczywiście, no, Bałkany są, to jest świetny przykład, bo to jest taki oczywisty kierunek dla, na początek. I, I wiesz, ja nawet robię prezentacje z Bałkanów i, y, i często słyszę, że wiesz, no, większość ludzi, którzy już jeździ gdzieś, to na tych Bałkanach było, ale okazuje się, że nie we wszystkich miejscach. Że może nie znają tak historii dobrze, gdzie y, mogę opowiedzieć o kilku szczegółach, jak oblężenie Sarajewa, jak y, oblężenie Wukowaru, wiesz, to są Rzeczy, które, y, które jak się jest tam na miejscu i na to patrzy, i, i słyszy, słyszy tych historii, to wiesz, można się tak naprawdę wgryźć w, w, w historię i w, 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 w kulturę tego miejsca. Więc, jak gdyby y, oprócz tych osób y, aktywnych zawodowo, no to są osoby, które y, zaczynają na przykład podróże, bądź są osoby, które, y, tak jak, jak mieliśmy grupę właśnie w Kolumbii, y, to była grupa Hartenduro. To były chłopaki, które na co dzień jeżdżą, wiesz, po kamerę, po jakiś nie ludzili się tam, ja, ja tam nie nie lubię. to niesamowite to było to <grystanie> do, 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 dobre chłopaki no <grystanie> Także, także, dlatego y, jedyne co, to staramy się, y, staramy się trzymać asfaltów, szczególnie na tych wyjazdach bliższych, y, z tego względu, żeby nie prowokować y, jakichś sytuacji y, y, negatywnych, y, te szutry w, okolic, w okolicach są czasami bardzo dobrze i fajnie widoczne. Wiesz, każdy może sobie tam wrócić, samemu mm -hmm. to poeksplorować. Y, po prostu mamy takie doświadczenie, że w, w naszym wypadku y, zdarza, zdarzały się po prostu na przykład usterki amotocyjne. Cykla, wiesz. Jeżeli no właśnie, to się to... zdarza gdzieś 2000 km od portu w Tangerze na południu Maroka, gdzieś przy Saharze, przy Saharze, to robi się kłopot, bo masz grupę, masz hotele zarezerwowane. Więc wychodząc naprzeciw temu, mamy już na to też rozwiązanie. I jaki macie sposób na takie Jedzie, na, Już w tym momencie jeździmy na takie wyjazdy z autem serwisowym. Okay. Tak, nas jest dwóch i jeszcze jest Kasia, czyli żona Pawła, która jest e, e, głową księgową. To tutaj nie, nie, to nie, zapomnieć w sensie w tym nie wolno... Zapomnieć Tak, panią kapelą. Nie wolno o tym zapomnieć. E, myślę, że to e, takie, takie osoby z tylnego siedzenia to takie dosyć istotne, a czasami się ich ja nie myślę, widzi. myślę, że to motowy prawe to już cały taki organizm. Nie? Że tak, to... no, natomiast wiesz, to taka rodzina b, b, bliska i, e, i tutaj wracając do twojego pytania, to Paweł albo ja, ja jedzie w Land że mamy specjalną składaną przyczepę. Na jednym z wyjazdów teraz przydała się, był z nami kolega... E, który jechał na e, w pierwszej Afryce Twin, czyli e, Hondzie e, KL bodajże e, z 1988 roku, bodajże, elektronika wysiadła. E, no, nie, jakiś zespół moduł, który dawał iskrę, wiesz, na dwa cylindry, i to było nie do ogarnięcia. No to no, wiesz, przyczepka pach motocykl na, na, na nią i, i potem w dużym mieście w Marrakeszu udało się tam coś, coś tam ogarnąć, więc, więc dalej jechała na kołach, więc wiesz, to powoduje, że nie jesteśmy, nie jest, jesteśmy niezależni, e, mamy możliwość wsparcia wozu technicznego, Paweł jest bardzo techniczny, e, na jednym z wyjazdów Maroka ostatnio naprawił chłodzenie w nowym GS-ie 1250 na poboczu, więc no... Czyli GS-y też się psują. E, zdarza się. E, Powiedz mi, jak wyglądał wasz, ten ostatni sezon, 2022, z, twój sezon z motowy prawami? Mhm. No był bardzo intensywny, przecieraliśmy nowe kierunki. Ja się bardzo cieszę z tego względu, że my z Pawłem się świetnie utoż... ze sobą, bardzo dobrze nam się ze sobą współpracuje. Jesteśmy, przeciw... Jesteśmy przeciwieństwami. Paweł jest panem tak zwanym plan, zawsze ma takie hasło, minuta do odjazdu. To jest człowiek tabelka, generalnie. A ja jestem trochę południowcem, więc no. A dzięki tym przeciwieństwom. Uzupełniać się Dokładnie. I w tym roku to ja przecierałem i pokazywałem Pawłowi moje drogi, czyli to, co ja wnoszę w motowyprawy, moje kierunki, a Paweł swoje. Więc w tym roku byliśmy na Bałkanach. Ja zrobiłem przytarcie Rumunii samemu z kolegami prywatnie, po to, żeby ta Rumunia, ona już jest w kalendarzu na przyszły rok. Byliśmy razem w Kolumbii. Ja jechałem w aucie serwisowym z lokalesem, z kolumbijczykiem. Jedyne w swoim y, y, rodzaju y, przeżycie. Jechanie z Kolumbijczykiem z tyłu, który goni grupę motocyklistów. <laughs> Polecam. <laughs> Pytał się, czy się czuję komfortowo. Tak? <laughs> Jak wisiałem na pasie i to. My... Tak, si, si Senior. <laughs> Także spoko, trochę przekleństw po hiszpańsku się nauczyłem. E, no i oprócz tego Afryka. Więc e, można by powiedzieć, że moimi, te, moimi kierunkami, które, którymi się ja zawsze prywatnie interesowałem, to były Bałkany, Turcja i Pireneje, i to chciałbym. Wnieść w ofertę motowypraw. A Paweł się specjalizuje Afryką i naprawdę mają bardzo mocno. On tam już zaczął jeździć lata temu, więc ta droga, ta, ta, ta trasa, która jest przez Maroko przygotowana jest naprawdę optymalna. Plus zjeżdżał tam na, na południe, gdzie jedziemy też, więc, więc ma w tym zakresie bardzo duże doświadczenie. No oprócz tego, dlatego byliśmy też razem w Kolumbii, bo to był nasz pierwszy tam wyjazd. Paweł prowadził grupę, ja ją zamykałem w wozie technicznym z, z Lokalesem, e, po to, żebym mógł e, też w przyszłości ewentualnie taką grupę poprowadzić sam e, e, w następnym sezonie. Czyli można powiedzieć, kierunki Pawła, kierunki moje, przecieranie nowych śla, e, szlaków, a teraz e, w tym sezonie to wszystko ze sobą spinamy i zapraszamy Was na wyjazdy. Jak będzie przyszły sezon wyglądał? Jakie macie plany? Te, te plany to no, troszkę się powtórzę, ale wymieniając nasz kalendarz, przede wszystkim najlepiej wejść na naszą stronę internetową motowyprawy.pl. Zaczynamy od marcowej wyprawy do Gambii, potem w, Paweł jedzie do Wietnamu z grupą, potem ja mam Bałkany, to jest czerwiec, we, w sierpniu mamy Rumunię, we wrześniu mamy Kolumbię i w listopadzie mamy Maroko. I kalendarz dość napięty, jakby nie patrzeć. No Mamy nadzieję, że na któryś z wyjazdów się załapie. Ja też mam taką nadzieję. KTM stoi czeka. Mam do Ciebie też jeszcze pytanie, bo podglądałem trochę, można powiedzieć, że Ciebie w pracy, kiedy organizowaliśmy Defender Tour, czyli taki mały wyjazd dla klientów. I wcześniej, nawet przygotowanie takiej małej trasy tutaj na południu Polski, to też wymagało pewnych przygotowań. Ja wiem, jak to wyglądało. W ogóle rewelacyjnie było profesjonalistę podglądnąć w pracy, jak wygląda planowanie trasy, oznaczanie punktów, bo to wbrew pozorom wcale nie jest takie, takie proste. I całą. Bardzo dużo czasu też, też zajmuje. I mam do Ciebie takie pytanie, czy podczas tych wypraw, które organizujesz jako przewodnik, nawigator. Czy czerpiesz jeszcze z tego taką przyjemność podróżowania motocyklem? Czy tylko masz takie klapki na oczach, że masz poprowadzić grupę bezpiecznie? Nie, no, absolutnie kocham do to, co robię. To w ogóle bez, bez dwóch no. zdań. I tym bardziej, jak jest super zgrana grupa, e, która, wiesz, wspiera. Jeżeli uczestniczy, krzyczą rano, że już wyjeżdżamy albo. Perioduł Pawła, że minuta do odjazdu. My jeszcze czasem trąbimy. Ja robię raz, Paweł robi dwa razy. To jest taki nasz sygnał, że cała grupa jest gotowa. Więc to są takie też y, przytyczki na zasadzie y, ironii, ale, ale to jak najbardziej, y, jak najbardziej cieszy. Y, cieszy to, że ten kraj, który odwiedzasz, jedziesz tą samą trasą, wcale nie jest taki sam. On za każdym razem pokazuje co innego, za każdym razem masz inną przygodę. Wiesz, tak jak na przykład teraz y, y, w Afryce jest to charakterystyczne, że jak trochę popada deszcz, to wiesz, ta woda Woda nie wsiąka w ziemię i rzeki wychodzą, wiesz. Robią się, oni mają nawet na drodze specjalne oznaczenia, że tędy przechodzi rzeka. No masz suche koryto i ta rzeka sobie płynie. Więc ja miałem w tym roku takie coś, że zobaczyłem czoło rzeki idące na nas, które się rozbiło o drogę. my Kątem oka przejechaliśmy, wiesz. Mhm. wiesz to były takie ułamki sekund, jak ta woda się, wiesz, rozbija na 2-3 metry. Grupa przelatuje i spada na drogę i ją zalewa za nami. Także. Wiesz. Bardzo ciekawa rzecz. Czy właśnie trzeba się przez taki dół prze, y, przeprawić? Y, staramy się też cały czas usprawniać, ulepszać i drogę. Jeżeli jesteśmy gdzieś w, jakim, w jakimś rejonie, szukamy jak najlepszych hoteli. Wiesz, tutaj jest bardzo dużo rzeczy. Ta, w ogóle cały dzień musi być zaplanowany od punktu A do, do, y, do Z, bo y, każde zatrzymanie się z grupą to jest minimum 30 minut. Y, Masz pewien określony czas na to dojechanie do danego punktu. Ja do od Pawła dostaję specjalne tabelki, gdzie ja mam być o której godzinie. Grupa zazwyczaj ile motocykli tak 10, określenie? 10, 10 motocykli, motocykl. czasami są też pasażerzy, pasas, pasażerki. Hmm. Więc wiesz, tutaj każdy postój, włącznie ze stacją benzynową czy kawą, jest zaplanowany wcześniej. My to mamy wbite w GPS-y, w telefony. Ja mam swój specjalny taki system, który sobie wyrobiłem nawigowania. Może też kiedyś o tym Ci opowiem. E, więc y, hotel też, do którego przyjeżdżamy, wiesz. To musi być szereg czynników. To muszą być łóżka oddzielne, to muszą być rezerwacje zwrotne. No bo jeżeli robimy najpierw na dużą grupę 20 osób, a potem się okazuje, że jedzie z nami 14, wymaga to modyfikacji, więc patrzymy, czy ten hotel jest fajny, czy spełnia. Jeżeli jest fajny, no to tam wracamy. Mam kilka takich e, wspaniałych gospodarzy lokalnych e, na Bałkanach, gdzie wiesz, wjeżdżasz do miejscowości, a tam ojciec tego gospodarza już z rakiją stoi i, 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 i częstuje. Więc e, to jest takie właśnie pomieszanie, e, pomieszanie jakości i z tego, żeby jednak ten wyjazd był etno, czyli żeby żeby można było poczuć klimat tego kraju, żeby się zatrzymać przy, w Maroku przy, przy tym typowym stoisku mięsnym, no już nie będę może opowiadał jak to wygląda, bo może będą nas oglądać wegetarianie, ale, ale gdzie ten, ten, ten serwis jest, tak powiem, że tak powiem, świeży prosto z, z uboju i, i no można naprawdę poczuć się inaczej i zobaczyć jak ludzie żyją i, i i mieć odczucia takiej różnorodności świata? Myślę, że z takim przewodnikiem jak, jak Ty, jak Paweł, to chyba sama przyjemność podróżować i zdobywać doświadczenie, bo podejrzewam, że sporo osób, które z Wami jedzie, na przykład pierwszy raz, później samemu ma może większą odwagę i wie, jak coś takiego przygotować, i ruszają sami prawda, w, jakieś, w jakieś podróże. A może część z Waszych klientów wraca do Was? Też tak jest? I tutaj bardzo dobre pytanie. Dziękuję Ci za nie. Tak, no my, jak wszedłem w ogóle w motowyprawy, zobaczyłem, że Paweł stworzył prawdziwą społeczność. Moto Co roku organizowany jest zlot motopodróżników, na który też zapraszam Ciebie. 12 Dziękuję. do 14... Ciebie i widzów oczywiście. 12 do 14 maja. I będzie niedaleko, bo będzie na Jurze, to już mogę zdradzić. O. Na który przyjeżdżają wszyscy, wszyscy nasi przyjaciele, klienci, którzy, z, z którymi mieliśmy przyjemność jeździć, na których, na których sobie rozmawiamy, wspominamy, snujemy plany na kolejne wyjazdy. Ktoś był w Rumunii, to chce jechać znaczy, ktoś był na Bałkanach, chce jechać do Rumunii. Ktoś był tutaj, to chciałby jechać tutaj, więc to jest niesamowite, bo na takim zlocie jest około 50 motocykli. Ja też zakładam trasę. E, i, e, i, ma, I dzięki temu e, no, czujemy, że e, te osoby, które z nami były, e, stają się nam bliższe. Bardzo często na grupach, które zostają po wyjazdach, ludzie dopytują o różne rzeczy: o, o sprzęt, o ubranie, o motocykle. Znowu przykład koleżanki, która była z nami na R310, już, kupi, już kupiła BMW GS750. Czyli się po można po pierwszym wyjeździe. Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest, to jest, powiem Ci, że to jest niezwykle ciekawe, ale ja też widzę po, po sklepie, po Defenderze, bo też. To chyba tak jest po prostu z motocyklistami, czy z tą grupą motocyklistów, że to jest taka jedna wielka, wielka rodzina. Bo u nas też klienci często są taką właśnie społecznością, nazwijmy to naszych znajomych czy przyjaciół. Mm. I widzę, że u was jest bardzo, bardzo podobnie. Ja jestem taką osobą. No, na przykład, nie? <laughs> nie? mówiąc, jeździłem do Was jeszcze na mójtką, no. czyli to możesz policzyć, ile było lat. Nie wiem, nie. Ale z 10 jest. Tak się, tak się też, jakby poznaliśmy, bo poznaliśmy się w Defenderze tak. i tak się naradziło ten pomysł, żeby tutaj porozmawiać o, o motocyklach. Dokładnie, tak. Podróżach. Dokładnie i tak to powinno działać. I tak samo y, wydaje mi się, że marki motocyklowe też powinny iść w tą stronę. Bo wiesz, jeżeli ktoś sobie kupi motocykl i nie będzie miał z kim jeździć, nie będzie miał na to pomysłu, zrazi się, dowali mu, nie wiem, deszczem gdzieś nie będzie miał dobrego ubrania, sprzeda ten motocykl i będzie po kliencie. A w tym wypadku to jest tak zaraźliwa pasja. No wydaje mi się, że tak jak ogląda nas tutaj większość też motocyklistów, ja mam takie powiedzenie, że no, świat wygląda najpiękniej z siodła motocykla. Nigdy nie smakuje tak i nie pachnie, i nie wygląda z żadnego innego środka lokomocji jak z dwóch kółek. No Myślę, że każdy motocyklista i motocyklistka no. się zgodzi z tobą Dokładnie. Na pewno, nie? Dlatego też na te motocykle wsiadamy. Bardzo, ja Ci dzisiaj bardzo dziękuję za, za naszą rozmowę. Miło ja Ci dziękuję za zaproszenie. To nie, to nie jest pierwszy ostatni raz, dlatego że spotkamy się jeszcze, kiedy będziesz o swoich doświadczeniach mówił odnośnie bagażu motocyklowego. Mm -hmm. Także już zapraszamy na, na kolejną rozmowę z Bartkiem. Natomiast wszystkich zachęcamy do odwiedzenia profilu profil na Facebooku grupy, no i oczywiście strony internetowej, jeżeli ktoś jest zainteresowany ofertą motowypraw, chce zobaczyć jak to, jak to wygląda, jak wygląda kalendarz na przyszły sezon, no to oczywiście tam, tam zapraszamy. Wszystkie linki zostawię oczywiście w opisie tutaj do, do tego filmu. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Ci i do zobaczenia. Dzięki. Następnym razem. Cześć.